Witajcie! Dzisiaj będzie prezentacja ciekawego gadżetu, który szczególnie przyda się w systemach Smart Home. Będzie to inteligentny termostat od marki AVM, czyli FritzDect 302. Więcej o jego funkcjach dowiecie się z filmu, a dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Instant Gaming, czyli serwis z grami na wszystkie platformy oraz sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych serii Mastero. I przed nami niezwykle praktyczne urządzenie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem tak zwanego smart home, czyli inteligentny dom i takie centralne sterowanie wszystkim w domu, czyli na przykład klimatyzacja, ogrzewanie. Po co? Przede wszystkim po to, żeby w długofalowej perspektywie zaoszczędzić pieniądze, ponieważ sam zakup takich gadżetów smart home może nie należy do najtańszych. Przykładowo urządzenie FritzDect 302, jedna sztuka, kosztuje ponad 300 zł. Natomiast wyobraźmy sobie, że w całym domu instalujemy tego typu inteligentne termostaty. Termostatami najlepiej, jeśli steruje także router marki Fritz, ponieważ wtedy mamy dużo więcej opcji, ale nie jest to jedyna opcja, o tym za chwilkę. To wtedy każdego miesiąca, każdego roku, przez wiele lat będziemy w stanie zoptymalizować koszty i po prostu zaoszczędzić pieniądze. Tak więc już wiemy dlaczego, a teraz pytanie, co my tutaj właściwie mamy. Więc jest to przede wszystkim inteligentny termostat, który zasilany jest trzema bateriami typu AA. Baterie mamy już w zestawie, w urządzeniu i według specyfikacji powinny one wystarczyć na przynajmniej kilka sezonów. Tak więc wraz z tymi bateriami urządzenie ma słuszną wagę. I to jest standardowy zawór o rozmiarze M30 na 1,5 mm. Natomiast jest też adapter na grzejniki Danfoss. U mnie akurat nie był potrzebny, ponieważ ja sobie tutaj zdjąłem bez problemu mój oryginalny termostat, taki klasyczny, przekręcany. I tutaj jak widzicie jest to dokładnie to samo. Więc z montażem, z demontażem nie ma jakiegoś większego problemu. Po prostu wystarczy to przykręcić i wtedy mamy trzy tryby działania. Czyli tryb automatyczny, zdalny i ręczny. Automatyczny, czyli ustawiamy program i działa według wytycznych. Ręczny oczywiście możemy w każdej chwili zmienić ustawienia. I zdalny, czyli taka zdalna kontrola przy użyciu routera Fritz. I tak, od frontu mamy logo. Całość w porównaniu z takim zwykłym pokrętłem jest sporo większa. Mamy także dość duży czytelny ekran, przyciski plus minus, menu, czyli ten przycisk oraz dwa dodatkowe przyciski. Jak naciśniemy przycisk menu, urządzenie jest gotowe do połączenia się z FritzBoxem poprzez technologię DECT, bo tak to właśnie działa. Zasięg bezprzewodowy według specyfikacji to do 40 metrów, więc nawet w większych domach nie powinno być z tym problemu. Tak więc widzieliście z zewnątrz, ja teraz idę zamontować urządzenie i za chwilkę będzie ciąg dalszy. W tej chwili widzimy termostat na grzejniku i jak widzicie na wyświetlaczu mamy wyraźnie zaznaczone, że termostat połączony jest z routerem Fritz, jest ikonka na górze. Mamy także tutaj pokazany zasięg i mamy też pokazany program, że trwa on do godziny 18 i następnie będzie zmiana. Oczywiście w ten sposób działa to najlepiej, ponieważ mamy najwięcej opcji i mamy największą kontrolę nad urządzeniem, możemy je maksymalnie zautomatyzować. Natomiast opcji oczywiście jest więcej, ponieważ temperaturę możemy w każdej chwili ręcznie podnieść lub obniżyć. Wchodząc w menu mamy wyświetlone te wszystkie poszczególne programy na dany dzień. Mamy także wykres, więc ten wyświetlacz to nie tylko taka ciekawostka, ale ma dużo funkcji praktycznych. Mamy także funkcję boost, możemy ustawić sobie ilość minut, czyli na przykład na 10 minut sobie ustawiamy i funkcja zostaje automatycznie włączona. Mamy funkcję przeciwzamrożeniową, natomiast jak przytrzymamy menu, mamy pozostałe opcje. Zobaczcie z ciekawostek, że możemy na przykład wybrać sobie ustawienie, czyli orientacja taka, taka, taka lub taka, w zależności z której strony mamy ten termostat, jaki mamy grzejnik i z której strony będziemy patrzeć tak, żeby było najwygodniej. Tak więc takie praktyczne tutaj opcje można też wybrać z samego urządzenia. Mamy też chociażby informacje, wersja software'u, mamy także tryb montażowy, czyli gdybyśmy zdjęli, zamontowali ponownie, to można to sobie włączyć i jest też reset. Tak więc tyle możecie zrobić z poziomu samego urządzenia, naprawdę sporo. Jak dysponujecie routerem z technologią DECT, no to wtedy pokażę Wam, jak przykładowo to będzie wyglądać. Mamy technologię DECT odpaloną i mamy zakładkę Smart Home. Wchodzimy w zakładkę, zarządzanie urządzeniami i mamy termostaty, jest FritzDect 302, poziom naładowania baterii,
aktualna wersja software'u, ponieważ można też zdalnie aktualizować. Zielona dioda, czyli wszystko ok, jest aktywne, a jak sobie wejdziemy w ustawienia, no to mamy różne opcje, na przykład można zablokować przyciski na termostacie. Powiedzmy, że mamy w domu małe dzieci, które lubią po wszystkim klikać i teraz ustawiamy sobie zakres obniżona temperatura, czyli taki najniższy zakres i temperatura komfortowa, czyli taka docelowa. I powiedzmy, że w poniedziałki zaczynam pracę o 8, ale pomieszczenie jest w piwnicy, więc musi zdążyć mi się nagrzać do tych 20-21 stopni, więc powiedzmy, że o 5 zaczyna się grzać i tutaj się dogrzewa, o 8 wchodzę do pracy, do 14 sobie pracuję, później mam przerwę obiadową, więc nie ma sensu, żeby się grzało, a potem jeszcze wracam na parę godzinek i tak na każdy dzień możecie sobie ustawić właśnie te zakresy, kiedy ma być ta wyższa, kiedy ma być niższa temperatura, czyli na przykład w niedzielę nie będę w ogóle pracował, no to niech się pogrzeje tylko przez te tam 2-3 godziny dziennie, żeby się za bardzo nie wychłodziło. Ok, takie przykładowe ustawienia oczywiście każdy tutaj zrobi po swojemu. Jak ktoś lubi mieć tutaj bardzo duże ciepełko, niech sobie ustawi na 23 albo więcej, to już tam jak chcecie. W każdym razie programowanie tego jest banalnie proste, ustawiamy sobie cały tydzień i urządzenie według tego programu będzie postępować. Nie trzeba nic kompletnie ruszać na tym termostacie, więc to jest na pewno duży plus. Możemy także wyłączyć ogrzewanie w jakimś konkretnym zakresie dat. Mamy nawet dodatkowe opcje, czyli czułość wykrywania otwartych okien. Jak będziecie wietrzyć, to automatycznie zostanie to grzanie wyłączone, celem oszczędzania oczywiście. Mamy też czujnik termostatu, no tutaj ja robiłem testy, więc dość mocno go rozkręciłem, dlatego te 25 stopni spokojnie tam może być. Tak więc to jest zakładka ogólna, mamy jeszcze zakładkę temperatura, gdzie są wykresy. Jak widzicie, mamy też bardzo dobrze pokazane, ponieważ ostatnio był mrozik i ja sobie tutaj dogrzewałem, ponieważ w piwnicy dość szybko to ciepło potem ucieka, dlatego wolę mieć ciepło na zapas, ale zobaczcie, co się działo później w nocy, jak już nie pracowałem, stopniowo włączały się też te niższe wartości temperatur, no i temperatura w nocy, jak grzejnik nie był włączony, potrafiła spadać do około nawet 16 stopni. Tak więc mamy tutaj wszystko na wykresie pokazane. Cały czas urządzenie mierzy tą temperaturę, robi nam wykresy, więc możemy sobie łatwo prześledzić, jak to wyglądało w praktyce i czy faktycznie dało się coś zaoszczędzić. Mamy też zakładkę grupy i szablony. Oczywiście to się wszystko przydaje, jak macie więcej takich inteligentnych urządzeń. Mamy także zakładkę obsługa, gdzie też mamy dodatkowe informacje i możemy wejść w to samo menu. Widzicie również z tego poziomu, że konfiguruje się to w bardzo prosty sposób, więc mam nadzieję, że również moja prezentacja tego urządzenia była prosta i czytelna i dostaliście odpowiedź na wszystkie pytania. Ok, podsumujmy. Sama technologia Smart Home nie należy do najtańszych, ponieważ zakup wszystkich urządzeń, które pozwolą nam w dłuższej perspektywie oszczędzić naprawdę duże kwoty, no niestety kosztuje też sporo. W tym przypadku również zakup jednego termostatu, który kosztuje od 300 do 400 zł, nie jest małym wydatkiem, bardziej jak takich grzejników mamy kilka czy kilkanaście. Natomiast ceny cenami, technologia po prostu kosztuje, z tym trzeba się pogodzić, ale co do samego urządzenia, to jego funkcjonalność jest naprawdę nieoceniona. Jakość wykonania bardzo wysoka, ilość funkcji po prostu ogromna. Szczególnie bym polecił osobom, które mają już na przykład router marki AVM, czyli z serii Fritz z technologią DECT. Dzięki temu możecie bardzo fajnie sobie to wszystko zaprogramować i praktycznie nie trzeba już tego więcej ruszać. Wszystkim będzie zarządzać oprogramowanie, a Wy będziecie mieli ciepło wtedy, jak tego potrzeba. Wyłączone ogrzewanie, kiedy nie jest potrzebne, no i zaoszczędzone pieniądze. Produkt sam w sobie, jak na markę AVM przystało, bardzo solidny. Pamiętajcie, że dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. W tym momencie będę bardzo wdzięczny za wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę, napisania komentarza i subskrypcji kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, ponieważ u mnie już ponad 2800 filmów, a wiele osób ogląda bez subskrypcji. No i szkoda, bo to jest fajny sposób, żeby wesprzeć twórcę. Jak ktoś wyłącza adblocka na moim kanale, to dziękuję bardzo. Dzięki temu mogę zarabiać na reklamach z YouTube. Tak więc pozdrawiam Was wszystkich, w szczególności moich stałych widzów. Trzymajcie się!